Pewnie gdzieś biegałem po pokoju za jakąś piłką. Albo nie wiem, bawiłem się w pokoju. No nie, oczywiście nie pamiętam tych czasów. Natomiast pierwsze moje wspomnienie, jeśli chodzi o Ligę Światową, to jest 2001 rok. Miałem lat 6 i rodzice zabrali mnie do Wrocławia na halę stulecia na Ligę Światową. Niewiele z tego pamiętam, parę migawek. Pamiętam, że trenerem był Waldemar Wspaniały. Pamiętam, że zbierałem takie karty z siatkarzami. Miałem parę kart, pamiętam, z Krzysztofem Wójcikiem. Z Krzysztofem Janczakiem miałem kartę, miałem chyba kartę z Dawidem Murkiem. Były wtedy takie karty, zbieraliśmy, nie wiem teraz, czy takie są. Tam był zasięg w ataku, zasięg w bloku, numer na koszulce, różne takie ciekawostki. I pamiętam tyle, że przegraliśmy wtedy z Wenezuelą 3-1. Także niezbyt było, niezbyt jakby, jeśli chodzi o sam wynik sportowy, natomiast było to na pewno wielkie wydarzenie i jakieś tam migawki, mimo że z tego jakby mojego wieku 6 lat praktycznie nic nie pamiętam poza tym meczem, no to to znaczy, że to było dla mnie duże wydarzenie. Patrząc na historię tych rozgrywek, na historię, jak właśnie rozwijała się tam marka polskiej reprezentacji w tych latach, od kiedy Liga Światowa powstała, to trzeba powiedzieć, że kadra weszła na wysoki poziom. Tam był rocznik Mistrzów Świata Juniorów, potem drugich Mistrzów Świata Juniorów, którzy tą kadrę, trzon tej kadry tworzyli. Oni tam mogli się ogrywać właśnie z najlepszymi na świecie, grać z nimi rok w rok wiele spotkań. I wiadomo, że jak grasz z najlepszymi i próbujesz do nich równać i być do nich, albo być od nich lepszymi, to, to musisz z nimi grać i od nich się uczyć. I myślę, że tak też wtedy było. I szybko okazało się, że my mamy też oczywiście ogromny potencjał, który potem zaczęła reprezentacja przekuwać na medale wielkich imprez. Też Ligi Światowej, ale też tych imprez Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. I tak dalej, i tak dalej. Wtedy, kiedy miałem 6 lat, to jeszcze nie było takie zainteresowanie, powiedzmy, że wybierałem sobie najlepszego zawodnika. Pamiętam, że zawodnicy, którzy się czymś wyróżniali. Pamiętam, jeszcze miałem kartę Marcina Prusa, który wtedy grał w blond włosach. I to było takie charakterystyczne i wiadomo, że dzieciaki w takim wieku bardziej na to zwracają uwagę. Więc pamiętam, takie rzeczy pamiętam. Natomiast jeśli chodzi o późniejsze czasy, gdy już siatkówką zainteresowałem się, grałem w nią i interesowałem się nią mocno, to wiadomo, że podziwiałem całą naszą reprezentację, ale tak jak wcześniej też wspominałem w innych wywiadach, wypowiedziach swoich, to Michał Winiarski był takim wzorem do naśladowania dla mnie, takim siatkarskim, od kiedy zacząłem, mówię, grać i tym się tak naprawdę interesować i rajcować. Dlatego, że był wszechstronny i potrafił zrobić wszystko i wszystko robił na bardzo dobrym poziomie. Moi rodzice grali w siatkówkę, a więc ta tradycja rodzinna była, można powiedzieć, jest kontynuowana. Zarówno ojciec, jak i mama grali w siatkówkę, może nie na jakimś wysokim bardzo poziomie, ale grali, na pewno ta pasja w nich była i tą pasję mi przekazali od najmłodszych lat. Wiadomo, ganiałem za piłką, potem zaprowadzili mnie na pierwsze treningi i też stworzony ten klub w moim mieście, w którym mogłem trenować dzięki nim. No i to wszystko rosło we mnie, a skoro oni mieli tą pasję i w takim razie odziedziczyłem w genach to samo i też zakochałem się w tej grze. Zakochałem się w siatkówce, tak jak mówię, zabierali mnie na mecze, między innymi na tym, o którym mówiłem, na Ligę Światową 2001. I to powoli we mnie rosło, aż do miana takiej naprawdę wielkiej pasji i tak naprawdę sposobu życia i tego, czym mogę wyrażać siebie. No ja myślę, że bardzo się cieszą, bo na pewno wiadomo, że zawsze rodzice chcą dla dzieci jak najlepiej i chcą, aby osiągały sukcesy i aby były szczęśliwe przede wszystkim. A myślę, że widzą, że jestem szczęśliwy, że sprawia mi radość to, co robię. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo niezależnie od tego, jaki wynik osiągnie się, czy zostanie się zawodowym siatkarzem, czy coś się osiągnie, czy nie, to najważniejsze pewnie dla rodziców jest to, aby dzieci były szczęśliwe i robiły to, co kochały. I myślę, że w moim przypadku super się to udało. Jestem im bardzo wdzięczny za to, że też swoimi podpowiedziami, tym, jak mnie prowadzili od najmłodszych lat, jakby też jest w tym wielka ich zasługa, że znajduję się w miejscu, jakim jestem w tej chwili. Jeśli chodzi o Ligę Narodów, to na pewno będzie funkcjonował system rotacji. Myślę, że Vital będzie chciał dać każdemu w miarę równe szanse, aby mógł się pokazać i mógł zbierać to doświadczenie niezbędne w grze w reprezentacji Polski, bo wiadomo, że to jest troszkę inne granie niż w klubie, troszkę inna atmosfera, troszkę inne... Inaczej zachowują się kibice, inna jest cała aura, otoczka tego wszystkiego, także trzeba się do tego przyzwyczaić, na pewno przywyknąć. Ale to na pewno z wieloma meczami przychodzi takie doświadczenie, które każdy z nas będzie chciał zdobyć i żeby grać, pokazywać to, co najlepsze na boisku. Jest nas bardzo wielu, ale cieszy to, że jest bardzo wielu właśnie młodszych zawodników, że mamy się od kogo uczyć, też bardzo ważne, bo mam się uczyć od podwójnych, od dwukrotnych mistrzów świata, od wielu wspaniałych zawodników, także mamy podstawy do tego, aby
aby wierzyć, że w przyszłości też będzie dobrze, że będziemy potrafili, ta, powiedzmy, młodsza generacja w przyszłości również zdobywać medale i reprezentować nasz kraj na takim najwyższym poziomie, poziomie siatkarskim. No jesteśmy wszyscy głodni przede wszystkim tych sukcesów, zdobywania wiedzy, polepszania naszych umiejętności. Wiemy, że mamy fantastyczny sztab szkoleniowy, który też o to zadba, aby każdy z nas się rozwinął. Więc nic tylko pracować i jak najdłużej tu być. Co mi pierwszego przychodzi do głowy? Może za mój debiut, jeśli chodzi o mnie osobiście. A 2 lata temu, tak, kiedy trenerem był jeszcze Ferdinando De Giorgi, ja zadebiutowałem, to było we włoskim Pesaro. A w meczu z Brazylią zadebiutowałem, dobrze ten debiut pamiętam, udało się nawet nam wygrać, więc bardzo, bardzo fajne, miłe wspomnienia. To jest Liga Narodów, liga, w którym gra całe reprezentacje z całego świata, z różnych kontynentów, także to tylko nie my jeździmy po różnych kontynentach i zmieniamy strefy czasowe, również drużyny z Azji, z Ameryki Południowej, Północnej i długo by wymieniać. Też te drużyny muszą podróżować, to jest normalne, potem gdy przychodzą imprezy mistrzowskie, też trzeba podróżować, też trzeba zmieniać strefy czasowe. Igrzyska są w Tokio, gdzie też trzeba będzie się przestawiać. Także to jest normalna kolej rzeczy. Oczywiście tych meczów jest dużo, jest 5 tygodni pod rząd, ale myślę, że tak będziemy zarządzani, aby wszyscy pozostali maksymalnie w zdrowiu i aby każdy mógł wykorzystać swój potencjał maksymalnie, oddać drużynie to, co najlepsze, ale przy tym się nie zajechać, nie przemęczyć, bo wiadomo, najważniejsze jest to, aby na ten najważniejszy turniej trener miał do dyspozycji jak najwięcej zawodników i mógł z nich wybierać tą ostateczną drużynę. Oglądamy mecze w telewizji, gdy jest na to czas. Oglądamy też wideo, analizujemy grę innych drużyn, bo od każdej drużyny można się czegoś nauczyć. Zawsze można swoją grę poprawić, zawsze można szukać elementów, szukać jakichś małych rzeczy, które można poprawić, bo te małe rzeczy potem robią na boisku różnicę, bo często jest różnica 1-2 punktów, która decyduje o spotkaniu, o medalu, o zwycięstwie, a to są właśnie te małe rzeczy, także my też analizujemy, nasz sztab cały czas analizuje grę też naszych przeciwników, tych z najwyższej półki i ogólnie wszystkich, po to, aby też wyciągnąć z nich to, co możemy my poprawić w swojej grze i mamy codziennie odprawę wideo, mamy codziennie jakieś uwagi do każdego konkretnego zawodnika, co może zrobić lepiej, gdzie może się lepiej ustawić w danej sytuacji, jaki element może wykonać lepiej. Także ta analiza przeciwników, skoro mamy topowe drużyny na świecie, to każda z tych drużyn czymś się wyróżnia i od każdej drużyny można ten element zaczerpnąć, można się czegoś nauczyć. Tak samo jest z poszczególnymi zawodnikami, na przykład na mojej pozycji. Też podpatruję tych najlepszych, patrzę, jak zachowują się w danych sytuacjach, bo wiadomo, że są zawodnicy, którzy skaczą wyżej, niżej, ale to może podejmowanie dobrych decyzji jest często tym, co wyróżnia tych najlepszych zawodników. I oczywiście technika, jakość ich wykonania, ale również podejmowanie tych dobrych decyzji. Także trzeba się uczyć od najlepszych, to jest jak najbardziej prawda. No to oczywiście, że wspomnienia wrócą. Tak jak wcześniej wspominałem, że też takie karty kiedyś zbierałem, jak dzisiaj takie, bo takie mamy karty na autografy, tam też chyba na odwrocie są jakieś tam dane o nas. No także no fajnie, myślę, że też są dzieciaki, że siatkówka jest teraz naprawdę popularna. Myślę, że dużo bardziej popularna niż to było właśnie w 2001 roku. Także myślę, że jest wiele dzieciaków, którzy te karty mają, chcieliby uzyskać na nich autograf od reprezentantów Polski, także ja się z tego bardzo cieszę i z chęcią, kiedy ktoś podejdzie, to oczywiście podpiszę z uśmiechem i pamiętając siebie, jak też chciałem zawsze mieć podpisy na tych kartach. Warto jakby podążać ze swoimi marzeniami, robić wszystko, żeby one się spełniły, żeby je spełnić, może tak bardziej, bo tylko ciężką pracą można dojść, wiadomo, że nic samo nie przychodzi. Nawet jeśli ma się jakąś bardzo solidną podstawę, dobry talent, to na pewno nigdy to nie wystarczy. Trzeba to poprzeć ciężką pracą, tak jak mówię, latami wyrzeczeń, godzinami spędzonymi na hali. I to nie są tylko mówione banały, bo myślę, że każdy może to powtórzyć, że to jest bardzo ważne już od najmłodszych lat, aby ciężko z głową, ale ciężko pracować i jakby kształtować od początku te i umiejętności, i charaktery.